Muszę przyznać, że omawianie wzmacniaczo-lampowych powinienem zacząć od opisu podstawowych elementów wzmacniających. Dlatego w tym odcinku nadrobimy te zaległości i poznamy triodę. Lampa trójelektrodowa jest nazywana triodą. Ten element jest lampą próżniową, która składa się z trzech elektrod: emitująca to katoda, odbierająca to anoda, a sterująca to siatka sterująca. Siatka sterująca wykonana jest z drutu i ma postać skrętki otaczającej spółosiowo katodę. Katoda lampy elektronowej jest żarzona prądem elektrycznym, który nazywamy prądem żarzenia. Katoda służy do emisji elektronów, więc w rzeczywistości przepływ prądu jest odwrotny niżli przyjęto oznaczać go na schematach. Elektrody emitowane z katody tworzą ładunek przestrzenny w postaci chmury. Jeśli do anody przyłoży się dodatni biegun zasilania zaczną one podążać w jej kierunku, wywołując przepływ prądu. Bo na elektrony ładunku przestrzennego zaczynają działać siły elektryczne. Do katody zawsze przyłącza się ujemny biegun zasilania. Jeśli na siatce sterującej wystąpią różne potencjały elektryczne, to zaczną one przyspieszać lub hamować przepływ elektronów w zależności od potencjału siatki względem katody. Wnioskiem jest to, że natężenie prądu płynącego od katody do anody jest zależne od napięcia anodowego i jednocześnie od potencjału siatki sterującej. Przy dostatecznie dużym ujemnym potencjale na siatce, prąd elektronowy przez lampę nie płynie. Nazywamy to stanem zablokowania lampy. Jeśli potencjał siatki będziemy zwiększali, siatka coraz bardziej ujemna, to pojawi się pewien prąd anodowy, który płynie w obwodzie anodowym. Przy ujemnym napięciu siatki względem katody do siatki nie dopływają żadne elektrony i prąd w obwodzie siatka katoda jest równy zero. Ten prąd nazywamy prądem siatki lub siatkowym. Jeśli potencjał siatki jest równy lub większy od zera, w ten czas pojawi się prąd siatkowy. W lampie trójelektrodowej siatka jest spolaryzowana ujemnie, i może sterować prądem anodowym nie pobierając energii ze źródła. Ze względu na to, że siatka sterująca jest blisko katody, niewielkie zmiany potencjału siatki sterującej wystarczą do uzyskania dużych zmian prądu anodowego. Ciekawostka. Jeśli zechcemy uzyskać duże zmiany prądu anodowego przez zmianę napięcia anodowego, okaże się, że to napięcie będzie trzeba zmieniać w bardzo dużym zakresie. Powód? Siatka sterująca jest bliżej katody niż anody. To jest cała tajemnica zdolności wzmacniania lampy. W triodzie pod wpływem napięcia przyłożonego do siatki i do anody mogą płynąć dwa prądy, siatkowy i anodowy. W zależności między tymi wielkościami przedstawia się na charakterystykach lamp. Na tym uproszczonym schemacie do pomiaru napięć i prądów triody pokazano jak można doświadczalnie wyznaczyć charakterystyki triody. Obwód anody jest zasilany z innej baterii jak obwód siatki sterującej. Napięcia regulujemy potencjometrami. No, w rzeczywistości w układzie potencjometr steruje stabilizatorem napięcia. Możemy także zmieniać polaryzację napięcia na siatce sterującej. Charakterystyki wykreślamy na papierze milimetrowym w układzie osi XY. Badając zależność prądu anody od napięcia na siatce sterującej, Obieramy sobie stałe napięcie na anodzie i zmieniając wartość napięcia na siatce, wykreślamy charakterystykę, nanosząc po kolei odpowiednie wartości. Tutaj mamy przykładową gotową charakterystykę lampy. Charakterystyka siatkowa to zależność między prądem anodowym i prądem siatkowym, a napięciem siatkowym przy stałym napięciu na anodzie. Zmieniając o kilka woltów napięcia anodowe i powtarzając zbieranie wartości, otrzymujemy rodzinę. Charakterystyk siatkowych. Warunkiem poprawnego wykreślenia charakterystyki jest zachowanie stałej emisji lampy w czasie pomiarów. Ujemne napięcie siatki, przy którym prąd anodowy maleje do zera, nazywamy napięciem odcięcia prądu anodowego. Zwróćmy uwagę na kształt charakterystyki siatkowej. Przy dużych, ujemnych napięciach na siatce ma ona przebieg nieliniowy. Następnie ma kształt prostej i znowu u góry zagina się. Wyjaśnieniem tego zjawiska jest to, że dla dodatnich napięć część strumienia elektronów podążających do anody jest wychwytywana przez dodatnią naelektryzowaną siatkę i tworzy to prąd siatkowy. Podczas projektowania wzmacniacza z triodą wybieramy prostoliniowe odcinne charakterystyki. Unikamy w ten sposób zniekształceń przebiegów zmiennych, czyli przebiegów akustycznych doprowadzonych do siatki sterującej. Z tego powodu w katalogach lamp potyka się odcinki charakterystyk siatkowych w pracy lampy bez prądu siatki. Są to te prostolinijne fragmenty charakterystyk. Charakterystyka anodowa przedstawia zależność prądu anodowego od napięcia anodowego przy stałym napięciu na siatce. Im większe jest ujemne napięcie stałe na siatce, to tym bardziej przesuwa się ta charakterystyka w prawo. Na tym rysunku z podręcznika pana Masiewicza możemy zobaczyć współzależność charakterystyki anodowej i siatkowej, która to jest potrzebna do wyznaczenia punktu pracy triody. Jak to zrobić, omówiłem w pierwszym odcinku filmu o konstruowaniu przezmaszcza do gramofonu na dwóch lampach. Graniczna moc lampy tworzy krzywą mocy admisyjnej. Jakie są parametry statyczne triody? Jakie wielkości ją charakteryzują? Triode w danym punkcie pracy charakteryzują trzy wielkości od siebie zależne. Są to współczynnik amplifikacji KA, nachylenie charakterystyki SA i opór wewnętrzny ROA oznacza się go grecką literą RO. Wartości te podawane są w katalogach i dotyczą pracy triody na jej prostoliniowym odcinku. Czym jest współczynnik amplifikacji pokazuje nam ile razy mocniej Potencjał siatki wpływa na przebieg prądu anodowego do wpływu potencjału anody. Żeby obliczyć współczynnik amplifikacji możemy wykonać doświadczenie. W danym punkcie pracy lampy zmieniamy niewiele potencjał siatki i następnie zmieniamy potencjał anody, żeby doprowadzić natężenie prądu do wartości przed zmianami. Współczynnik amplifikacji oblicza się z tego wzoru. Jednostką jest volt na volt. Nachylenie charakterystyki określa stosunek przyrostu prądu anodowego do wywołującego go przyrostu napięcia siatki sterującej. Zachowujemy stałe napięcia anodowe. Innymi słowy, nachylenie charakterystyki określa wpływ napięcia siatkowego na prąd anody. Jednostką jest miliamper na volt. Nachylenie SA zależy też w pewnej mierze od punktu pracy. Opór wewnętrzny lampy to stosunek przyrostu napięcia anodowego do wywołanego nim przyrostu prądu anodowego przy stałej wartości napięcia siatkowego. Opór wewnętrzny wyrażamy w omach. Nachylenie charakterystyki i opór wewnętrzny lampy mogą zmieniać się w pewnych granicach, natomiast współczynnik amplifikacji ma stałą wartość. Równanie wewnętrzne triody określa zależność pomiędzy trzema omawianymi właśnie wielkościami. Podobnym wzorem do tego jest wzór Backhausena. Zależność wiążąca parametry charakteryzujące triodę. Ma on taką postać, gdzie SA jest to stromość charakterystyki lampy, ROA to opór wewnętrzny, a D to przechwyt siatki, zawierający się od zera do 1. Czym jest ten przechwyt? Charakteryzuje on osłabienie wpływu napięcia nodowego na prąd katodowy. Przechwyt jest równy odwrotności współczynnika amplifikacji czyli jest to 1 przez Ka, stąd już rozumiemy podobieństwa obu wzorów. Kilka słów o prądzie siatkowym. Przy napięciach ujemnych siatki, które są bliskie zeru, występuje mały początkowy prąd siatki. Jest on wywołany prędkością początkową elektronów emitowanych z katody. W filmie o przeznaczeniu RIA mówiłem o problemach z prądem siatki w moim projekcie. Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia tego filmu. Prąd ten płynie od siatki do katody. Poza tym przez siatkę płynie prąd wsteczny, czyli od katody do siatki, który jest wywołany niecałkowitą próżnią w lampie, fotoemisją i innymi czynnikami. Jeśli lampa ma złą próżnię, to powstający prąd jonowy może nawet uszkodzić lampę. W dobrej lampie prąd siatkowy w zakresie ujemnych napięć jest niewielki, ale bardzo niepożądany. Prąd siatkowy wprowadza zniekształcenia sygnału, o czym mówiłem w filmie poświęconym temu problemowi. Prąd siatkowy w zakresie napięć dodatnich jest wywołany tym, że część elektronów z katody dochodzi do siatki z powodu jej dodatniego potencjału. Prąd siatki zwiększony o prąd anodowy tworzy prąd katody. W praktyce siatka wychwytuje tylko małą część elektronów z katody, i prąd siatkowy jest niewielki. Mam nadzieję, że po tym krótkim filmie będziecie mogli zrozumieć zależności istniejące w triodzie, jak to określa jej pracę i jaki ma wpływ na zniekształcenia. Jak obliczyć stopień oporowy, możecie dowiedzieć się z wspomnianego już filmu o preampie do gramofonu. Następnym razem omówimy sobie sposoby włączenia triody, choć są trzy, omówimy dwa, bo o jednym już była mowa na kanale. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do zgłębiania. Książek podanych w źródłach. Trzymajcie się.